Hej moi kochani, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie, z tej strony Merlin i witam was w kolejnym odcinku z Discord.js. Na samym początku chciałbym przeprosić was za brak odcinków przez cały miesiąc, ale byłem bardzo zajęty i nie byłem w stanie zrobić żadnego odcinka. Teraz odcinki będą pojawiać się bardziej regularnie. Dobrze, a więc chciałbym, słuchajcie, zaprosić was na samym początku odcinka do maratonu odcinków, co to znaczy, że jeżeli zostawicie pod tym filmikiem 15 kciuków w górę, to w następnym odcinku, w następnym dniu pojawi się kolejny odcinek z Discord.js i będziemy ilość lajków podwajać, czyli jeżeli w tym odcinku jest 15, to w następnym odcinku będzie 30 i tak dalej, i tak dalej, i w końcu po prostu odcinki będą się pojawiać, każdy odcinek w następnym dniu. Dobrze, tak to seria Discord.js chciałbym, żeby pojawiała się co około tydzień. Chciałbym was zaprosić jeszcze do subskrypcji mojego kanału, gdyż bardzo mała ilość osób, które ogląda moje odcinki, subskrybuje ten kanał. Więc zostawcie subskrypcję, gdyż to nic nie kosztuje, a zawsze możecie odsubskrybować. Dzięki. Na początku chciałbym jeszcze sprostować jedną rzecz z poprzedniego odcinka, to znaczy czym jest Node.js, gdyż Node.js, tak jak mówiłem, jest to serwer, chciałbym to trochę bardziej sprostować, a więc ogólnie rzecz biorąc, znaczy dokładnie tłumacząc, Node.js to środowisko oparte na silniku JavaScript V8 i jest ono potrzebne do uruchomienia kodu JavaScript poza przeglądarką. Tak jak teraz na przykład jesteśmy na stronie internetowej GitHuba mojego projektu, to tutaj działa w tle JavaScript, a nasz Discordowy bot w tym wypadku korzysta też z JavaScript, ale nie mamy tam żadnej przeglądarki. I właśnie po to jest, słuchajcie, ten Node.js. Jest on także głównie przeznaczony do tworzenia skalowanych i wydajnych aplikacji serwerowych, ale nie tylko. Tak jak w tym wypadku, dokładnie. I Discordowe, słuchajcie, boty można też tworzyć w innych językach, takich jak na przykład Java czy Python. My naszego bota będziemy tworzyć w języku programowania JavaScript. Warto pamiętać, że Java i JavaScript to zupełnie inne języki programowania, więc nie mylcie ich. A więc teraz pokażę wam inną rzecz, którą dzisiaj się zajmiemy. Mianowicie jak, słuchajcie, z GitHuba pobrać cały kod i jakiegoś odcinka i w ogóle całe repozytorium. Na stan aktualny, czyli dzisiaj, kiedy nagrywam ten odcinek, mamy dostępną lekcję pierwszą i lekcję drugą. Lekcja druga to jest to, co dzisiaj będziemy robić. Dobrze, a więc jesteśmy na drzewku na gałęzi master i klikamy sobie code i klikamy download zip. Jeżeli, słuchajcie, macie na waszym komputerze pobranego Gita, czyli ten oto program, to możemy to zrobić komendą. Więc na początku pokażę wam, jak to zrobić komendą. Przechodzimy tutaj właśnie w code, w HTTPS, klikamy ten znaczek, on nam skopiuje tą linijkę. Następnie przechodzimy do folderu projekty. W folderze projekty klikamy sobie na ten biały paseczek tutaj u góry i wpisujemy cmd enter. Następnie w okienku, które nam się otworzyło, wpisujemy polecenie git clone, przerwa i nazwa, słuchajcie, i wklejamy tutaj tą nazwę, co skopiowaliśmy, klikając ctrl v. Dobrze, teraz nam już to nie będzie potrzebne i widzimy, mamy tutaj, słuchajcie, skopiowany nasz projekt. Co warto dodać, że musicie mieć na komputerze zainstalowany git, żeby to działało tak jak teraz. Dobrze, ja sobie tutaj pozwolę ten folder usunąć. Co, słuchajcie, następnego sobie zrobimy? Inny przykład, jak to pobrać, to po prostu klikamy code i klikamy na sam dole download zip. W wypadku nam się od razu tutaj na dole pobierze ten oto pliczek. Klikamy sobie strzałeczkę, pokaż folderze. I ja sobie, słuchajcie, to muszę skopiować ten plik do tego folderu projekty. Teraz pobrane możemy zamknąć, klikamy prawym. Wypakuj do zippod master. Dobrze, i tutaj mamy niestety dwa razy. To raczej byśmy musieli dać wypakuj tutaj. Więc sobie to otworzę i przeciągnę z powrotem tutaj. Dobra, i teraz możemy zipmaster usunąć. I nasz Discord Botmaster ma już tutaj nasz projekt. Dobrze, więc jak już będziemy mieć, słuchajcie, nasz projekt, możemy sobie zmienić jego nazwę, ja sobie akurat tutaj usunę ten napis master. To zobaczymy, mamy tutaj folder GitHub. Możemy sobie zobaczyć, czy mamy ukryte elementy. Tutaj nie widzimy, że nie mamy tutaj folderu git. I w tym wypadku nie jest to jakiś problem. Ale jeżeli byśmy skopiowali ten program komendą git clone, to ten folder git by się pojawił i on by był dość niewidoczny, co to znaczy, że byłby taki przeźroczysty, jeżeli będziecie mieć tutaj w widoku włączone ukryte elementy. I jeżeli nie będziecie mieć tego folderu, tak jak ja na przykład go nie mam teraz, a w innym odcinku ja go będę miał, to się nie musicie tym przejmować, czego nie macie. O czym, słuchajcie, zapomniałem jeszcze wspomnieć, to jeżeli mamy tutaj to nasze repozytorium i chcielibyśmy pobrać nie wersję najnowszą, czyli to, która jest na master, czyli tak jak teraz na przykład zaczynamy drugi odcinek, to chcielibyśmy pobrać wersję lesson 2, gdyż to jest drugi odcinek, czyli początek właśnie teraz, więc musimy zmienić sobie branch na lesson 2 i wtedy z code wybrać tutaj wtedy download zip i wtedy pobierze nam się, słuchajcie, wersja ta lesson 2.
Gdyż jeżeli pobralibyśmy Master, to jest najnowsza wersja, czyli jeżeli byśmy mieli teraz odcinek 50, to byśmy pobrali teraz wersję z odcinka 50, a nie teraz wersję z odcinka drugiego. A więc słuchajcie, kopiując repozytorium komendą git clone, ja napiszę sobie git clone i teraz nazwę naszego repozytorium, znaczy link, który tam mieliśmy. Następnie zamkniemy sobie nasze repozytorium i przeciągniemy naszego bota do Visual Studio Code. Zobaczymy sobie, że będziemy mogli używać poleceń z GitHuba, czy z GitHuba, z Git, systemu kontroli wersji Git. Wpisując git na przykład status. Zobaczymy sobie, że mamy tutaj różne teraz polecenia z GitHuba, znaczy proszę, z GitHuba, co ja mówię z GitHuba? Z Gitu, systemu kontroli wersji Git. I w lewym dolnym rogu zobaczymy, w którym jesteśmy teraz aktualnie, znajdujemy się w branchu, czyli gałęzi. Jest to w tym momencie odcinek drugi. Więc jeżeli będzie czas późniejszy i będzie na przykład już 50 odcinków i tutaj będziemy mieć też master wybrane, wtedy zobaczymy, że tutaj ta struktura tych plików będzie zupełnie, zupełnie inna niż teraz. A więc, żeby znaleźć się teraz na wersji drugiej, musimy sobie kliknąć w lewym dolnym rogu tutaj klik i z tej tutaj listy wybrać origin / lesson 2, gdyż teraz jesteśmy na początku drugiego odcinka. I teraz aktualizuje, słuchajcie, nam te pliki na początek drugiego odcinka. Jeżeli wybralibyśmy sobie lesson / 1, czyli klikamy lewym i wybieramy origin lesson 1, wtedy zobaczymy, że zniknął nam folder source i inne tutaj rzeczy. Dzieje się tak, ponieważ jest to inna wersja projektu, w tym przypadku inna gałąź, w której rozwijamy nasz projekt. A więc ja z racji tego, że jesteśmy na początku drugiego odcinka, wybiorę sobie lesson 2. Teraz aktualnie nie musimy już wybierać origin lesson 2, gdyż to będzie wersja z GitHuba, czyli z chmury. I ona będzie musiało pobrać. A z racji tego, że już wybraliśmy ją przed chwilą, wtedy możemy od razu wybrać wersję Lesson 2, gdyż ona została u nas lokalnie na naszym komputerze zapisana. Więc czy wybierzemy teraz to, czy to, nie ma dużego znaczenia. Więc ja sobie wezmę tutaj Lesson 2 i ładuję mi tutaj, słuchajcie, te tutaj pliki. I teraz jesteśmy na tym oto branchu. Jeżeli nie wiecie, jak obsługiwać system kontroli wersji Git, najlepiej, słuchajcie, zobaczyć sobie moją serię, którą aktualnie prowadzę na temat Gitu. Albo u innych twórców na YouTubie też właśnie jak działa Git. Gdyż właśnie dzięki temu będziecie mogli sobie mieć fajną kontrolę wersji, jeżeli wasz bot na przykład nagle przestanie działać, bo coś źle zaprogramujecie, to żaden nie będzie problem, gdyż będziecie mogli bez problemu wrócić do poprzedniej wersji, która działała. Ja w ostatnim odcinku tłumaczyłem, że niektóre z tych plików nie są potrzebne, takie jak changelog i readme na przykład, więc nie musicie ich tworzyć. I to też wam mogę powiedzieć, że one są potrzebne do projektu na GitHubie, ale nie są potrzebne wam, do waszego bota. Dobrze, folder homework to są zadania, które możecie sobie dodatkowo wykonywać. Całe zadania omówiłem w ostatnim odcinku. Dobrze, co sobie tutaj możemy zobaczyć? Mamy tutaj folder git, mamy tutaj plik gitignore, który, słuchajcie, jest potrzebny do tego, żeby powiedzieć naszemu systemu kontroli wersji, w tym wypadku Gitowi, które pliki ma ignorować. Jeżeli sobie naciśniemy dwukrotnie na ten plik i otworzymy go w Visual Studio Code, ten pliczek sobie tu wrzucimy, to zobaczymy, że on ma, słuchajcie, ignorować Node Modules i ENV do przesyłania na system, do systemu kontroli wersji. Jest to, słuchajcie, bardzo ważne, żeby ten plik stworzyć, gdyż w przeciwnym wypadku będzie on przesyłał, znaczy system kontroli wersji będzie, słuchajcie, zbierał cały Node Module, tylko przesyłał na GitHuba, co jest kompletnie niepotrzebne, gdyż te paczuszki, że tak powiem, to są osobne projekty, które inni ludzie tworzą i nie ma potrzeby tego wrzucać do systemu kontroli wersji. Co do pliku NV, tam jest token naszego bota i też jego nie możemy przesyłać na GitHuba, gdyż to są dane, że tak powiem, czułe dane, których nie możemy przetrzymywać na GitHubie. No dobrze, a jak już mamy nasz projekt teraz, widzimy, nasz projekt Discord Bot, to ten Discord bot przerzucimy sobie do VS Code. I tak on będzie, słuchajcie, wyglądał. Możecie się zdziwić, gdyż teraz mam po prawej stronie tą zakładkę z tym VS Code, a wcześniej miałem VS Code z projektem, a wcześniej miałem z lewej strony. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wszystko ustawiłem tutaj, to zapraszam was do osobnego odcinka, w którym omówię wam, jak ustawić VS Code, żeby wyglądało tak jak moje. Dobrze, a więc teraz, skoro już wiemy, jak pobrać projekt, teraz możemy, słuchajcie, sobie przejść do ESLintu. Dzisiaj się tym zajmiemy i to sobie zainstalujemy na naszym komputerze. ESLint, słuchajcie, to jest narzędzie do analizy kodu, tak zwany linter, oraz do identyfikacji problematycznych fragmentów w kodzie JavaScript. I taki linter, jeżeli na przykład weźmiemy sobie jako przykład plik index.js, zwiększmy sobie go trochę. Jak mamy na przykład taki plik, to zapisanie wykrzyknika
w pojedynczym apostrofie jest, słuchajcie, jak najbardziej poprawne, ale gdybyśmy go zapisali w podwójnym, też będzie poprawne. Co często może być, jeżeli zapisujemy kod w taki sposób, że niektórzy zapisują w jednym miejscu, zapisują w taki sposób, w innym miejscu zapisują w taki sposób. I jest to tyle niefajne, że lepiej, jeżeli programujemy, zawsze trzymać się tej samej wersji, czyli zdecydować albo na tą wersję, albo na tą wersję. My decydujemy się, słuchajcie, na tą wersję i tak jak widzicie, tutaj akurat chce nam dać przecinek, ale najlepiej wybrać jedną z tych dwóch wersji. My wybierzemy tą wersję i zawsze ją będziemy stosować. Ale co jeżeli na przykład zapomnimy o tym? Albo inny programista pobierze kod i stwierdzi, ja chcę używać inaczej. No to wtedy będzie problem, ponieważ w niektórych miejscach będzie to, a w niektórych to. I ten program ESLint sprawi, że on sprawdza nasz kod cały czas. I jeżeli byłaby taka sytuacja, że nie będziemy mieć będziemy mieć na przykład ustawioną regułę, że chcemy mieć zawsze w taki sposób zapisany tekst i ktoś pisze w taki sposób, to po prostu ten kod tutaj będzie napisany na czerwono. Dobrze, a więc pierwszym krokiem, który zrobimy, to wejdziemy sobie w VS Code, tutaj w prawym rogu, w lewym rogu u Was aktualnie, w Extensions. Czy tam kliknąć Ctrl-Shift-X. Wchodzimy sobie do Extensions i wpisujemy u góry ESLint. I słuchajcie, jest to ESLint tutaj z pomarańczowym logiem. Linki oczywiście tam w opisie. I tutaj mamy od Microsoftu, jest tutaj zweryfikowana aktualna wersja 2.4.0. Wy możecie mieć inną i będziemy tutaj musieli nacisnąć na przycisk Install. Dobrze, jeżeli już to zrobimy, następnie będziemy musieli przejść, słuchajcie sobie, tutaj uruchomić terminal, czyli klikając najlepiej w lewym dolnym rogu, następnie terminal. I tutaj będziemy musieli wpisać polecenie npm install ESLint. I minus d, minus duże d oznacza to tyle, że zapisujemy to jako def dependencies tutaj w package. W package aktualnie mamy tylko dependencies, nawet żadnych nie mamy. Znaczy mamy tylko zwykłe dependencies, które są wymagane do uruchomienia projektu w wersji produkcyjnej. A wpisując minus d to będzie tylko wersja tutaj do, tak będziemy budować naszego bota. Dobrze, a więc jak mamy już to polecenie, to klikamy sobie Enter i zobaczymy, że tutaj oprócz dependencies pojawią nam się, słuchajcie, dev dependencies. Co warto jeszcze powiedzieć, czego zapomniałem zrobić na samym początku, to jest zainstalowanie tych paczek, które mamy tutaj, po prostu wpisując w terminalu polecenie npm install albo samo npm i. Jest to alias, więc jak najbardziej to nam zainstaluje to poprawnie. Następnie, jeżeli pobierzemy sobie naszego bota z GitHuba, tutaj mamy plik env.example i jest to, słuchajcie, plik, który pokazuje nam, w jaki sposób musimy stworzyć plik env. Ja sobie ten plik teraz duplikuję klikając prawym. Co możecie teraz zauważyć, nie będziecie tutaj mieć opcji duplicate. W tym celu przechodzimy, słuchajcie, do extensions, klikając Ctrl-Shift-X i wpisując słowo file. Następnie zobaczymy tutaj rozszerzenie o nazwie fileutils i to sobie, słuchajcie, zainstalujemy. Dobrze, jak już zainstalowaliśmy, klikniemy sobie na plik env example prawym i klikamy duplicate i następnie usujemy tutaj to rozszerzenie .example i teraz tutaj wklejamy token naszego bota oraz client ID. Po zrobieniu tego zamykamy plik, oczywiście wcześniej zapisujemy i klikamy w prawym dolnym rogu npm scripts i klikamy tutaj na dev. I zobaczymy, czy naszego bota zaloguje. Widzimy, mamy tutaj teraz informację, że token jest invalid. Jeżeli Wam się taka informacja napisze na dole, wtedy musimy zweryfikować, czy token jest prawidłowy. W tym wypadku najlepiej wygenerować sobie nowy token. A więc jeżeli token będzie prawidłowy, wtedy Was zaloguje bez problemu do Waszego bota. A więc mamy nasz ESLint zainstalowany. Teraz, aby on działał, musimy sobie utworzyć nowy plik o nazwie. Musimy sobie, słuchajcie, stworzyć nowy pliczek, klikając plusik w głównym miejscu, gdzie jest nasz projekt. Klikam plusik i wklejamy sobie nazwę zapisu. Jest to ESLint rc.json. I na początku musi być kropeczka. Klikamy Enter. I w tym pliku, słuchajcie, wkleimy sobie zawartość, która będzie do skopiowania z GitHuba. Tutaj mamy, słuchajcie, wszystkie reguły, które są potrzebne, żeby nasz ESLint, w tym wypadku nasz ten linter, czyli ten program, który sprawdza nasz kod, działał poprawnie. Czyli żeby na przykład sprawdzał, czy nie mamy takich oto cudzysłowów gdzieś tam w kodzie i po prostu wtedy wyświetlam error. Jak sobie zobaczymy, mamy tutaj ustawione, że nie chcemy mieć nieużytych zmiennych. Wtedy ma nam dać błąd, tak? Widzimy teraz po prawej stronie, kod nam się, że nazwa pliku się podświetliła na czerwono i w kodzie zobaczymy tutaj w prawym rogu na podglądzie czerwoną linijkę i tutaj też zobaczymy, że mamy jakieś podkreślenie na czerwono.
Jak sobie najedziemy na to klucz, zobaczymy, że client ID is declared, but its value is never used, czyli że client ID jest zadeklarowane, jak tu widzimy, ale nigdzie w kodzie nie jest on użyty. I to jest, słuchajcie, ta właśnie formuła no unused vars. Jak sobie na nią klikniemy, damy w open w przeglądarce, to będziemy, słuchajcie, mogli zobaczyć na tej stronie, co to dokładnie tutaj robi i jak możemy to ustawić. Więc na tej stronie możecie sobie to, słuchajcie, wszystko poustawiać, poczytać zmienne, które, znaczy opcje, które Was interesują, i tak sobie możecie Wasz linter tutaj ustawić. A więc ja sobie to usunę teraz, bo faktycznie jest nieużywane i jak widzimy, teraz wszystko działa picopelo. Nie ma żadnego problemu. Co, słuchajcie, mogę Wam pokazać w tym linterze? Na przykład, jeżeli byśmy sobie ten kod zmienili do takiej formy, widzimy od razu, że tutaj nam podkreśla na czerwony, jak sobie najedziemy, tutaj najedziemy, to zaraz zobaczymy, że to jest ta zasada brace style i ona mówi nam tutaj, że nie możemy w taki sposób tego po prostu w nowej linijce mieć tego else, tylko musi być w tej samej. Nawet co lepsze, nie możemy, mamy zasadę, która mówi, że nie możemy mieć kilku multiple spaces i to jest, słuchajcie, bardzo dobre, bo gdy na przykład ja bym Wam, Wy byście mieli jakiś problem z kodem, napisalibyście, dalibyście linka do GitHuba na Discordzie, to jak najbardziej wtedy te wszystkie zasady będziecie musieli, że tak powiem, spełnić, zanim Wasz kod będziecie mogli, że tak powiem, zanim nie będzie żadnych błędów, tak jak teraz to widzicie. I uważam, że linter to jest bardzo dobra opcja. W poprzedniej wersji bota, której programowałem, nie było tego lintera, ale teraz będzie i myślę, że jest to zmiana na plus. Tak samo myślę, że linter, konfig lintera może się zmieniać w przyszłych odcinkach, więc polecam oglądać wszystkie odcinki po kolei. A więc to by było, słuchajcie, na ten odcinek tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Jestem Merlin. Napiszcie w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku i trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!